O zastrzeżeniach rowerzystów do sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu informowaliśmy wielokrotnie. Do tej pory rowerzyści czekali na zmianę świateł nawet 9 minut. Jeżdżę tu często, to naprawdę tu się długo. Bardzo długo się czekało. Dziś pracownicy Zarządu Drogi Transportu przeprogramowali sygnalizację. Założenia są takie, na przynajmniej na skrzyżowaniu Żeromskiego-Mickiewicza, że tam rowerzysta powinien maksymalnie czekać minutę 50 sekund na zielony sygnał. Zmiana świateł ma być jeszcze krótsza, kiedy koło skrzyżowania nie będzie tramwaju. Rowerzyści czekać będą tylko minutę 40 sekund. Przeprogramowane mają być także inne łódzkie skrzyżowania. Był problem z skrzyżowaniem Alei Włókniarzy z ulicą Zgierską, czyli rondem Biłyka. To również zgłosiłem. Sygnalizacja ma być przeprogramowana także na ulicy Retkińskiej przy ulicy Krzemienieckiej. Wreszcie po kilku miesiącach urzędnicy zrobili to, o czym rowerzyści mówili od dawna. Ta sytuacja pokazuje, jak daleko jest od biurek Zarządu Dróg i Transportu do łódzkich ulic. Wypada mieć nadzieję, że ta sytuacja ulega zmianie. Błażej Kronic, Wydarzenia.